9 dni odpoczynku mieli pomiędzy ostatnim starciem z Los Angeles Lakers a pierwszym meczem finału konferencji zachodniej z Oklahoma City Thunder koszykarze Dallas Mavericks i wszyscy zastanawiali się, jak wpłynie to na drużynę Ricka Carlisle'a. O ile jeszcze w inauguracyjnej kwarcie można było mieć mieszane odczucia, bo początek wyglądał obiecująco, ale potem to Thunder przejęli inicjatywę, wygrywając tę część 27-20, o tyle druga odsłona rozwiała już wszelkie wątpliwości. Dallas pokazali w niej, że długi odpoczynek od poważnego grania absolutnie nie wytrącił ich z rytmu i w niespełna 4 minuty doprowadzili do remisu po 32. Chwilę później jeszcze na moment zdołali przebudzić się Thunder i odskoczyli gospodarzom na odległość 6 oczek, ale końcówka drugiej kwarty znowu należała do Mavericks, którzy zamknęli ją serią punktową 16-3 i tym samym prowadzeniem 55-48. Trudno jednak, żeby było inaczej, skoro Dallas mieli w swoich szeregach znakomitego Dirka Nowickiego, który do przerwy miał na swoim koncie 5 zbiórek i aż 21 punktów, na imponującej skuteczności 8 celnych na 9 oddanych rzutów z gry. Po powrocie z szatni Niemiec także nie zwalniał tempa i w trzeciej kwarcie zdobył 17 punktów i nikomu w hali American Airlines Center nie przeszkadzało to, że aż 13 z nich padło po rzutach z linii osobistych, bo nie liczyła się tutaj przecież efektowność, a efektywność, a przed startem decydującej odsłony Mavericks byli w niej lepsi 90-79. Ten stan rzeczy nie zmieniał się także po kolejnych 12 minutach, a to dlatego, że w ostatniej kwarcie znakomicie grał JJ Barea, który zdobył wtedy 12 ze swoich 21 punktów, a kropkę na D postawił również Dirk Nowicki, który skończył mecz z dorobkiem 48 punktów, trafiając przy tym na 100% skuteczności aż 24 rzuty osobiste, co jest nowym rekordem w historii playoffów NBA. Mavericks Thunder 121-112. Początek meczu numer 2 wyglądał w zasadzie tak, jakby był przedłużeniem pierwszego spotkania obu tych drużyn, bo nadal w znakomitej formie byli gospodarze, którzy w inauguracyjnej odsłonie prowadzili już nawet różnicę 11 punktów. Mogło się zatem wydawać, że lada moment będzie już po zawodach i pewnie by tak było, gdyby nie fakt, że Thunder mieli w swoich szeregach Kevina Duranta, który w tym czasie zdobył aż 14 oczek i był jedynym powodem, dla którego goście przegrywali tylko 26-31. W drugiej kwarcie Durant nie był już tak skuteczny, zdobywając zaledwie 2 punkty, a było to spowodowane głównie tym, że większość czasu przesiedział na ławce rezerwowych, ale na parkiecie miał wtedy godnych zastępców. Drugi garnitur Thunder na czele z Ericiem Maynorem i Jamesem Hardenem zaliczył w tej części gry 19 oczek i drużyna gości z goniącej stała się uciekającą, prowadząc do przerwy 59-57. Po powrocie z szatni o dalszym przebiegu spotkania dowiedzieliśmy się niewiele, bowiem w trzeciej kwarcie oba zespoły grały niemal punkt za punkt i dlatego też przewaga Thunder zmalała o jedno oczko. W ostatniej odsłonie nastawialiśmy się zatem na niesamowite popisy indywidualne w wykonaniu Kevina Duranta i Dirka Nowickiego, ale gdzie dwóch się bije, tam często trzeci korzysta. Niemiec co prawda robił co mógł, żeby to jego Mavericks odnieśli zwycięstwo, zdobywając w czwartej kwarcie 16 punktów, ale tego dnia to nie Nowicki, nie Duranta, James Harden został gwiazdą spotkania. Rezerwowy Thunder w kluczowym momencie meczu dołożył do swojego dorobku 10 oczek, kończąc zawody z 23 punktami, 7 zbiórkami i 4 asystami, a także wygraną drużyny gości 106-100. Mnóstwo świetnych akcji w ataku i jeszcze więcej znakomitych zagrań w obronie obejrzeli kibice zgromadzeni w United Center przy okazji drugiego starcia pomiędzy Chicago Bulls i Miami Heat, a że tyczy się to obu zespołów, to tym razem mieliśmy bardzo wyrównane spotkanie. Do przerwy minimalnie lepsi byli Heat, prowadząc zaledwie 48-46, a najlepiej w tym czasie prezentował się LeBron James, mając na swoim koncie 14 punktów. Po powrocie z szatni James usunął się jednak w cień i trzecia kwarta należała niespodziewanie do rezerwowego gości Udonisa Haslema. Zawodnik, który w tych playoffach z powodu kontuzji rozegrał zaledwie 2 spotkania i to w symbolicznym wymiarze czasowym, tym razem dostał od trenera aż 23 minuty na pokazanie swoich możliwości. Ich prezentacja najlepiej wypadła właśnie w trzeciej odsłonie, kiedy to Haslem zdobył 9 ze swoich 13 punktów i dał Heat mnóstwo energii po obu stronach parkietu, co przełożyło się na ich prowadzenie 71-65. W czwartej kwarcie byki wzięły się jednak do odrabiania strat i już po jej 5 minutach doprowadziły do remisu po 73, ale potem przez blisko 180 sekund żaden z zespołów nie potrafił umieścić piłki w koszu. Kiedy jednak nastąpiło już przełamanie, to było ono autorstwa Heat, którzy przez ostatnie 4 minuty zanotowali serię punktową 12-2, którą wymyślił przede wszystkim będący wtedy nie do zatrzymania LeBron James i to goście wygrali drugi mecz tej serii 85-75. Wyrównując tym samym stan rywalizacji na 1-1.
Jako jednakże nie samymi playoffami człowiek żyje, to w tym tygodniu poznaliśmy jeszcze wyniki loterii draftowej i najszczęśliwszymi kibicami pod słońcem zostali fani Cleveland Cavaliers. Drużyna ze stanu Ohio w tegorocznym drafcie będzie wybierać bowiem z pierwszym i czwartym numerem, a to oznacza całkiem realną szansę na odbicie się od ligowego dnia. Oba wybory kawalerzystów oddzielać będą jeszcze decyzje włodarzy Minnesota Timberwolves i Utah Jazz, a piąty numer przypadł Toronto Raptors. Według ekspertów największymi gwiazdami draftu są rozgrywający Kyrie Irving z uczelni Duke i skrzydłowy Derek Williams z Arizony. I o tym, który z nich zostanie tegoroczną jedynką, przekonamy się w nocy z 23 na 24 czerwca.